Maciej Świder, jestem synem Mariusza. Panie doktorze, wielkie dzięki za bardzo ciekawy wykład. Chciałem zadać pytanie na temat, tak naprawdę dwie rzeczy chciałem poruszyć. Rzecz pierwsza krótka, pan doktor wspomniał, że to co się dzieje na Ukrainie to nie jest jeszcze wojna pełnoskalowa. W takim wypadku, jak pan sobie wyobraża wojnę pełnoskalową i co może do niej doprowadzić? I kwestia druga, wspomniał pan o wizytach w Izraelu polskiego przedstawiciela wojskowego. Przyszła mi do głowy taka teza, że w obliczu potencjalnej wojny z państwem związkowym Białorusi i Rosji być może miałoby sens, żeby polscy żołnierze, że tak powiem, potrenowali właśnie na Iranie. Co pan sądzi na takiej koncepcji? To jest pierwsze pytanie. Drugie mogę mieć. O pan Ronald Lasecki, człowiek zarządu Stowarzyszenia Patria. Dzień dobry Państwu. Ja mam krótkie pytanie. Czy zdaniem pana doktora istnieje szansa na realizację koncepcji nowego jedwabnego szlaku w obecnych warunkach międzynarodowych? Proszę. Ja też krótkie pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć, kto jest rzeczywistym beneficjentem wojny na Ukrainie? I chciałbym, żeby pan się również pochylił nad tymi beneficjentami finansowymi, producentami broni itd. itd. Dziękuję. Panie Leszku, pytanie następujące. Ostatnio pojawiła się nowa gra, mianowicie na froncie tak zwanej operacji wojskowej lub czegoś innego, albo jeszcze nie wiem, jak to się będzie teraz nazywać, pojawił się bardzo poważny gracz, mianowicie sprzęt irański. Czy może to być powiązane ze strategicznym partnerstwem, które nastąpiło między Federacją Rosyjską, wstąpieniem za chwilę do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju Irańskiej Republiki Islamskiej, z tym, o czym pan mówił często, czyli o sytuacji przygotowywania konfliktu i uderzenia na państwo irańskie przez państwo na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Izrael. Dziękujemy. Możemy prosić. Jeszcze pan tutaj. Mam takie pytanie. Aleksander Łukaszenka jest 20 parę lat prezydentem Białorusi. Może pan nam przypomnieć, ile razy na zaproszenie polskiego prezydenta Łukaszenko był z oficjalną wizytą w Polsce? Jak pan to ocenia? Doktor Tadeusz Teczyński z mojego Konina rodzinnego. Serdecznie. Prosimy o odpowiedź. Dziękuję bardzo za wszystkie 5 pytań, właściwie 6, bo jedna z nas zadała 2. Co musiałoby się stać, żeby to była wojna pełnoskalowa? Ja od samego początku uważałem, że w lutym 2022 roku pełnoskalowej wojny, której celem będzie zajęcie całej Ukrainy, nie będzie. Moim zdaniem i cały czas to podtrzymuję. Uważam, że Rosjanie 24 lutego nie rozpoczęli pełnoskalowej wojny z 3 względów. Po pierwsze, nie rozpoczęli mobilizacji, uderzyli bardzo niewielkimi siłami. Po drugie, nie była to realizacja doktryny rosyjskiej, strategii rosyjskiej, która jak każda sztuka wojenna zakłada uderzenie stosunkiem sił 2:1 minimum na korzyść agresora. Tutaj w pierwszej fazie było 50 tysięcy żołnierzy użytych, więc to absolutnie nie można mówić, żeby to była pełnoskalowa wojna. I po trzecie, najważniejsze, od samego początku Rosjanie unikali niszczenia cywilnej infrastruktury krytycznej. Proszę zobaczyć, że dopiero teraz pierwsza infrastruktura poważna, cywilna jest niszczona, ale i tak punktowo. Od 24 lutego Rosjanie nie atakują ciągów logistycznych. Przecież ta broń z zachodu cały czas idzie na Ukrainę. Jaki to jest problem zniszczyć linie kolejowe, jaki to jest problem zniszczyć lotniska, jaki to jest problem zniszczyć magazyny, gdzie jest składowana zachodnia broń, także ta, która idzie z Polski. Mosty na Dnieprze na przykład od samego początku Rosjanie mogliby to zrobić, gdyby prowadzili pełnoskalową wojnę. Nie robią tego z wielu względów. Z wielu względów, między innymi dlatego, że celem Rosji, tak jak powiedziałem 23 lutego bieżącego roku, nie jest zajęcie całej Ukrainy. Szanowni Państwo, po co Rosji zachodnie obwody z neonazistami, z szowinistami ukraińskimi? To jest sam problem. To nie jest potrzebne dla Rosji. Sekundkę. W związku z tym cel Rosji jest jawny. Cel Rosji, ten główny, jest jawny i go sformułował bardzo jasno 17 grudnia 2021 roku minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow.
Celem Rosji jest nowy traktat bezpieczeństwa w Europie. Proste i logiczne. Konkretne cele tego traktatu w 10 bądź 11 punktach, w zależności czy z NATO, czy ze Stanami Zjednoczonymi, zostały przez stronę rosyjską zaprezentowane w grudniu ubiegłego roku, o czym w Polsce się nie pamięta. Nie pamięta się także tego, że Ukraina nie realizowała porozumień mińskich. Pamiętajmy o tym, że Ukraina nie realizowała ani Mińsk 1 z jesieni 2014 roku, ani Mińsk 2 z lutego 2015 roku. Pamiętamy masakrę w Odessie, pamiętamy wiele innych działań przeciwko ludności cywilnej, które Ukraina wykonywała. Więc tutaj nie jest tak, że mamy sytuację absolutnie czarno-białą, mamy tego dobrego i tego złego. Ja już też pokazałem cały kontekst geopolityczny w tym zakresie. Czy polscy żołnierze powinni trenować gdzieś tam w Iranie? No oczywiście, że nie. To jest nie nasza wojna. Absolutnie nie powinniśmy w tym zakresie się angażować. Zresztą przypomnijmy sobie, jakie jest stanowisko Izraela wobec państwa polskiego. I to od dłuższego czasu. Przypomnijmy sobie ustawę 447, przypomnijmy sobie żądania środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe. Przypomnijmy sobie stosunek do państwa polskiego i oskarżanie na łamach mediów ogólnoświatowych, w tym mediów społecznościowych, Polaków o współudział w Holokauście. To określenie Polish death camps, polskie obozy śmierci, które wiele środowisk żydowskich upowszechniało. No nie ma absolutnie strategicznego partnerstwa Polski z Izraelem. Ja wiem, że jeden z polityków, można chyba powiedzieć, pan Jarosław Gowin, mówił o tym, że Izrael jest strategicznym partnerem dla państwa polskiego, ale ani faktycznie, ani z punktu widzenia polskiej racji stanu, to nie jest ani nasz partner, ani nasz sojusznik, więc jakikolwiek próba włączenia Polski w wojnę przeciwko Iranowi jest absolutnie absurdalna. Przypomnijmy sobie chwalebne karty z historii stosunków polsko-irańskich, chociażby te z okresu II wojny światowej. Spójrzmy, ile dzieci polskich znalazło gościnę na ziemi irańskiej i mógłbym tutaj naprawdę wiele wymieniać. Tak, na pewno polskie. Odpowiadając na drugie pytanie, nowy jedwabny szlak, jaka jest szansa? Całkiem spora, ale moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do konfrontacji, dojdzie do pewnego przesilenia siłowego. Atak na Iran jest atakiem pośrednim na Chińską Republikę Ludową. Z uwagi na to, że chociażby w ubiegłym roku oba kraje zawarły 25-letnią umowę, czyli umowę na 25 lat na dostarczenie między innymi węglowodorów do Iranu. Więc takie uderzenie w Iran jest uderzeniem w gospodarkę chińską i właściwie w całą gospodarkę światową. Atak na Iran to jest zablokowanie ciśniny Ormus, to jest sparaliżowanie żeglugi w Zatoce Omańskiej, na Morzu Czerwonym, przez kanał Suezki. Wtedy, szanowni państwo, baryłka ropy naftowej będzie po $200, a nie tak jak jest obecnie, i to będzie wielki problem dla nas wszystkich. Trzecie pytanie, kto jest beneficjentem wojny na Ukrainie? Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że beneficjentem największym wojny na Ukrainie są wielkie fundusze inwestycyjne, o których wspomniał pan Józef Białek. Takie jak Vanguard, jak BlackRock i wiele i kilka innych. Są wielkie koncerny zbrojeniowe, mogę wymieniać od lewa do prawa, amerykańskie i ponadnarodowe takie koncerny. Wielkim beneficjentem są nowoczesne koncerny ponadnarodowe, takie jak Meta, które mają za zadanie kanalizować opinię publiczną, świadomość publiczną, i widać, że ta walka psychologiczna, informacyjna się dzisiaj toczy w mediach społecznościowych. Więc tutaj absolutnie media ponadnarodowe i kapitał ponadnarodowy jest wielkim beneficjentem tej wojny. Proszę zobaczyć, że dopiero od wojny na Ukrainie mówi się o realnej groźbie stworzenia federacyjnego państwa europejskiego. To jest woda na młyn dla wszystkich federacjonistów w Europie, takich jak chociażby obecna koalicja rządowa w Niemczech. Trzecie pytanie dotyczyło... Czwarte, przepraszam, pytanie dotyczyło kwestii Iranu i współpracy z Rosją. Oczywiście, że taka współpraca jest. Ona nie zaczęła się ani wczoraj, ani dzisiaj. Niewątpliwie Iran ma duże ambicje do przystąpienia do grupy BRICS. Wiemy o tym. Przypomnę tylko, że grupa BRICS jest wielokrotnie silniejsza od grupy G7. I przypomnę tylko, że do grupy BRICS nie tylko Iran złożył już akces, ale także Argentyna czy, uwaga, Arabia Saudyjska. Więc mamy do czynienia z tworzeniem się geopolitycznego południa.
państw, które się nie godzą na tę formę globalizacji demoliberalnej, którą narzucają dzisiaj Stany Zjednoczone. Dzisiaj tworzy się realna alternatywa wobec hegemonii amerykańskiej. Jeżeli się wczytamy to, o czym pisze Klaus Schwab w swoich książkach, Czwarta rewolucja przemysłowa, Kapitalizm interesariuszy i wiele, wiele innych, ja będę recenzował je po kolei na swoim kanale, to widzimy, że jest próba wprowadzenia biocyfrowej dyktatury, tutaj zresztą pan Józef Białek wspominał o tym, biocyfrowej dyktatury, zlikwidowania gotówki, bo tu jest potężny zamach dzisiaj. Proszę zobaczyć, że 2 lata lockdownów na całym świecie sprowadzało się między innymi do tego, w sensie takim społecznej inżynierii, że należy ludziom odebrać gotówkę, bo gotówka jest niehigieniczna. Płaćmy wszyscy kartami, telefonami, zegarkami, a najlepiej jeszcze biochipami, tak? W Polsce również jest firma, która już wszczepia chipy płatnicze, robi to komercyjnie. Można sobie, dzisiaj jadąc do państwa na spotkanie, już minąłem Żabkę Nano. Żabka Nano to sklep, do którego się wchodzi i nie ma tam ani kasjerki, ani tam się nie płaci. Po prostu się wchodzi przez aplikację i się bierze jakikolwiek towar i wychodzi. Ludzie stają się zbędni, mnóstwo zawodów staje się po prostu zbędnych. Mamy do czynienia z dehumanizacją. Dzisiaj to jest potężne zagrożenie. To nie Rosja jest tym najważniejszym zagrożeniem, które nam się próbuje wmawiać. Właśnie dehumanizacja, o której tak świetnie pani profesor Maria Szyszkowska tutaj mówiła. Więc uważam, że to jest dzisiaj istota rzeczy. Tworzy się geopolityczne południe, odpowiadając tutaj panu na pytanie. Pytanie oczywiście, jak to się skończy. I moim zdaniem może się skończyć naprawdę dużą konfrontacją militarną w skali globalnej. I wreszcie pytanie piąte, myślę, że pytanie retoryczne dotyczące wizyt pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki w Polsce. Proszę zobaczyć, jak zachował się pan prezydent Aleksander Łukaszenka w marcu, kwietniu 2020 roku, kiedy międzynarodowy kapitał wręcz dawał pieniądze temu politykowi za wprowadzenie lockdownów. Pan prezydent Aleksander Łukaszenka był jednym z niewielu polityków, niewielu przywódców na świecie, który powiedział nie. I co? I mieliśmy wyginięcie, że tak powiem, populacji Białorusi przez te 2 lata pandemii COVID-19 ogłoszonej przez WHO? Pytanie retoryczne. Dziękuję bardzo. Nie sądzisz, że może to był błąd jednak Rosji, bo w sumie rzeczywiście na początku zaatakowali bardzo łagodnie, ale jak widzimy z przebiegu, no to coraz bardziej eskaluje i teraz muszą już w gorszej sytuacji jakby atakować ostrzej. Czy to był może błąd Rosji? Nie wykluczam, absolutnie nie wykluczam. Ja nie mam dostępu do materiałów wywiadowczych, biorąc pod uwagę to, że szef BND, czyli wywiadu niemieckiego, utknął 24 lutego, świadczy, że nawet wywiad niemiecki, który tradycyjnie ma dobre aktywa operacyjne na wschodzie, o tym nie wiedział, że będzie taka skala. Uważam, że Rosjanie chcieli doprowadzić po prostu do zmiany władzy w Kijowie, chcieli przeprowadzić operację psychologiczno-informacyjną, wystraszyć niejako władzę w Kijowie, natomiast chyba nie docenili wpływów amerykańskich na Ukrainie, rozpoznania amerykańskiego, także tego finansowanego przez Polskę. Pamiętajmy o tym, że Polska współuczestniczy w finansowaniu rozpoznania dla sił ukraińskich z czasem. No i oczywiście to może doprowadzić do przekształcenia tej wojny w wojnę pełnoskalową. Niewątpliwie zmasowane uderzenie na infrastrukturę cywilną, większa mobilizacja i zaangażowanie Republiki Białoruś, sił zbrojnych Republiki Białoruś, będzie miała znamiona już wojny pełnoskalowej. Dziękuję bardzo, nie zabieram głosu. Dziękuję. Dziękujemy za pytania i wypowiedzi. Czy do innych naszych występujących gości mamy jeszcze jakieś pytania? Czy chcielibyśmy państwo do kogo zadać pytania? Jeżeli nie... Przepraszam, to... ja prosiłem o 5 minut w swoim wystąpieniu, można, bo mam ekstra. Można słowo, jeśli można, bo chciałem coś, bo zostałem wypychany przez... że mój ojciec tak grał. Proszę państwa. To 3 minuty to jest 3 minuty. Powiem wam, o co chodzi. Ja się zastanawiałem nad pytaniem, co dalej. I przypominam sobie takie powiedzenie: pamiętać, żeby nie rozpamiętywać. To jest pierwsza rzecz w historii. Druga rzecz: organizować wspólnoty, w których każdy będzie miał swoje zadanie, sprawdzać te wspólnoty, trochę jak wojskowe. To mówił Józef Białek, ale chodzi o to, żeby to, co my mówimy, dotarło do większości ludzi. A ludzie chcą mieć odpowiedź na pytanie w 10 minut.
uważają, że jak się nie mówi czegoś 10 minut, to znaczy, że to jest nieważne, to ja sobie to przeczytam albo się czym innym zajmę. Ludzie są zajęci ogromną ilością informacji, które nie są w stanie przetworzyć. W związku z tym trzeba coś stworzyć w rodzaju takiego przetrwalnika dla nas i powolutku budować podstawę, glebę do tych działań, które będą oszukiwać, metody, ale metody nie okrutne, tylko metody wpływające na podświadomość człowieka poprzez ich przegrywanie, gra w szachy. Prezydent największego państwa na świecie, znanego państwu, Federacja Rosyjska, gra ze światem w szachy. I również robi drugą rzecz. Jest judoką, czyli rozumie tą Azję, dlatego to jest Euroazja. I proszę zwrócić uwagę, co on robi. On napuszcza wroga i obserwuje, co zrobi. On pokazuje światu, patrzcie, oni są tacy. I zbiera coraz większe płody. Arabia Saudyjska i tak dalej. Czyli kraje, które kiedyś były po innej zupełnie stronie, stają po jego stronie. Tradycji. Profesor Sarczyk o tym mówił. Tradycji, trwania. Czeczeńcy od Kadyrowa mówią, nie pozwolimy na szturmówkę wielokolorową, bo to nas niszczy. Ci ochotnicy, to wszystko. Czyli wpuszczamy przeciwnika w pułapkę, niszczymy albo się poddaje. Krótko mówiąc, musimy się nauczyć zdroworozsądkowego, harmonijnego zwracania uwagi na nas, ale uczyć się po pierwsze odpowiedzialności w tym obywatelskiej, czyli społecznej, czyli narodowej, nie patrzeć na lewicę, prawicę, to już nic nie znaczy. Te rzeczy już się przemyły, zamieniły się w zupełnie co innego i zwalczać hedonizm, szowinizm, zaznaczam, nie nacjonalizm, szowinizm, bo to ludzie mylą bez przerwy. Proszę Państwa, nihilizm, narcyzm ogólnoświatowy, w tym elit, jak powiedział Nikita Michałkow, i dążyć do harmonii, czyli stosować tą zasadę, o której tutaj już była mowa. Jak najwięcej szeptać ludziom zdroworozsądkowych i pokazywać, słuchaj, to jest tak, to nie może być tak jak w Hollywood, może być w innym miejscu, w Bollywood na przykład, czy gdzieś indziej. I patrzeć na to, co się dzieje w Chinach. To nie jest prawda, co tu pan profesor powiedział. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Xi Jinping jest patriotą chińskim i będzie się zwracał w kierunku Federacji Rosyjskiej zabezpieczenia i trwania i rozwoju własnej cywilizacji, bo on ma problem kryzysu spowodowanego niestety nie pieniądzem, który, proszę Państwa, jest wirtualnym pieniądzem. Spekulacja w centrach handlowych, w centrach budowlanych, kryptowaluty i tak dalej, uzależnienie Chińczyków od tego. Dopiero teraz pojawiły się spółdzielnie mieszkaniowe w Chinach i te inne rzeczy. To dopiero Xi Jinping wprowadził, a wcześniej był po prostu tani pracownik, który całkowicie, ale co było ważne, 50% tego, co w tym państwie produkowano, musiało być wywiezione i za to zwolniono z podatków. I druga rzecz, kontrolowano ceny. I trzecia rzecz, najważniejsza, był dostęp do wszystkich technologii, dlatego zdążyli i sobie powoli radzą i to widać. Natomiast oni nie będą mówić prosto Europie, co oni robią, bo oni mówią to między sobą, bo to ukrywają. Tak samo robi to druga strona. My się musimy nauczyć skrytości i przestać małpować i zachwycać się Zachodem, bo Zachód to jest mit. Bo Zachód to jest nim, a Wschód to jest wielka cywilizacja wielokulturowa. Wielokulturowa, która żyje w harmonii wzajemnej, w której się dogadują. Dlatego musimy się nauczyć jednej rzeczy. Nawet jak będą przybywać z tej Ukrainy ludzie, to dzielić ich na tych, którym się można dogadać, ci, którzy są naszymi wrogami i ci, z którymi, którzy są tu przez przypadek, bo im kazano tu przyjechać na początku tej sytuacji. Czyli skupiać się na tym, co nas łączy, a nie co dzieli. I szukać w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, że zarządzają strachem. A strach jest fantastyczny do kontrolowania człowieka. Te wszystkie zabiegi są po to, żeby dzielić ludzi na komórki wyalienowane, żeby je wykorzystywać do swoich celów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę jeszcze o 3-minutowe wystąpienie ostatnie pana profesora ministra Gabriela Janowskiego. 3,5 minuty. Proszę Państwa, w swoim wystąpieniu oczywiście nie dotknąłem wielu spraw, bo było niemożliwe ze względów czasowych, ale tak tylko na marginesie powiem. Chiny, proszę Państwa. Co zrobiły Chiny w pierwszym swoim ruchu, jak Deng Xiaoping doszedł do władzy?
Ano reformę rolnictwa. Powiedzieli, że trzeba ludziom dać jedzenie, a później inne zadania do wykonywania, które Chińczycy znakomicie wykonują. Proszę Państwa, tu w czasie przerwy mnie kilka osób pytało o tym wydarzeniu z 16 stycznia 2000 roku. Tak, proszę Państwa, Zygmunt Hortmanowicz, lekarz, dał mi środki narkotyczne jakieś, prawda? I kiedy dojrzałem po 20 minutach, wyprowadził mnie przed kamery. To wszystko było ukartowane i robione świadomie, żeby mnie pozbawić życia, bo w ekspertyzie napisali, tak dużo panu dano dawkę, że tylko dzięki silnemu zdrowiu pan to przetrwał. Proszę Państwa, dlaczego? Od samego początku tych przemian byłem przede wszystkim za tym, żeby Polska rosła w siłę, a nie była rozbierana, już nie powiem jak. To bez przemocy militarnej, proszę Państwa, Polska została pozbawiona przemysłu, znaczących firm i tak dalej. I ci wszyscy, którzy wtedy żyli i pracowali, wiedzieli, że to nie jest zło. To na tamte czasy były zupełnie niezłe niektóre zakłady, cementownie, proszę Państwa, cukrownie, o które walczyłem i tak dalej. Także to było świadome działanie. Rok temu przed dworcem centralnym mija mnie człowiek i mówię, panie Gabrielu, pan musi mieć ochronę. Tak, bo rozpoczęliśmy już wielkie, że tak powiem, działania na rzecz wyzwolenia Polski z tej przemocy. I teraz, proszę Państwa, też jeszcze tak, czy wiecie, co, jaki jest napis na Radzie Ministrów? Jak? Bóg, honor, ojczyzna. Nie, nie ma Boga, jest tylko honor i ojczyzna. I w 15 roku, kiedy była tam wielka manifestacja rolników, powiedziałem, tak długo w porządku, w Polsce nie będzie porządku, dopóki tu na ten fronton nie wróci również ta składnia, ta triada pełna Bóg, honor i ojczyzna. Proszę Państwa, widząc, co się dzieje, po 24 ja i środowisko, które skupiam, zaproponowałem, żebyśmy rozpoczęli wielki ruch na rzecz pokoju. Ja to czynię i moi koledzy przed końcem mszy, przed błogosławieństwem głoszę właśnie taką modlitwę ze wstępem trochę politycznym o właśnie naszych zadaniach, które musimy wykonać, by doprowadzić do pokoju. Nie będę rozwijał tej myśli. W każdym razie mówiłem o tym wobec biskupów, znaczy mówiłem, modliłem się razem z nimi, z arcybiskupem Gądeckim i wieloma innymi, tak jest. I otóż, szanowni Państwo, jeżeli pozwoli Pan Przewodniczący, to przywołam teraz apel, który skierowaliśmy i ma on doprowadzić do kongresu, którego żeśmy, że tak powiem, podjęli decyzję, że organizujemy i się bardzo cieszę, że tutaj nasi również koledzy myślą podobnie i my i pewnie połączymy nasze siły. Proszę Państwa, pozwólcie, że przeczytam ten apel. Apel, wołanie o pokój i dobro. Co się dzieje? Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju ludzi. Wyrażamy wielkie ubolewanie i współczucie z powodu nowej, agresywnej wojny na Ukrainie. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą boleśnie dotyka Ukraińców i innych. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Skutkiem wojny na Ukrainie jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, zapaść ekonomiczna, degradacja i pauperyzacja innych państw europejskich tego regionu, w tym Polski. Nie można również wykluczyć prawdopodobieństwa niekontrolowanego rozszerzenia działań zbrojnych na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i użycia broni jądrowej. W minionym XX wieku my, Polacy, bardzo wycierpieliśmy w wyniku agresji, ludobójstwa i zniszczeń od sąsiadów z zachodu i wschodu, ale dziś staramy się wybaczyć i pomagać potrzebującym. Polska, ze względu na swoje położenie i historię, jest zobowiązana do działań na rzecz pokoju.
bowiem jak niepokój, to co? Zagłada, krew, łzy, okrucieństwo. Pokój jest obowiązkiem zbiorowym. Nie można uchylać się od tego obowiązku, lekceważyć go. Święty Jan Paweł II powiedział, że za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale i również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Dlatego też zwracamy się do wszystkich obywateli naszej ojczyzny, a zwłaszcza polityków, o poparcie apelu o podjęcie działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie humanitarnej oraz pilne znalezienie drogi do zawarcia sprawiedliwego pokoju, który zakończy ten konflikt. W tej wojnie nie ma, już nie będzie wygranych, nawet gdy wojska odniosą wymierne sukcesy militarne. Każdy jej dzień zwiększa liczbę ofiar wśród ludności cywilnej i grozi ich zwielokrotnieniem w wyniku zniszczenia lub głębokiej destrukcji infrastruktury publicznej i społecznej państwa ukraińskiego. Na pokój nigdy nie jest za późno. Jego oddalenie tylko zwiększa straty. Domagamy się bezpośrednich sąsiedzkich rozmów i stosunków Polski z Rosją w interesie ogólnego dobra, pokoju i bezpieczeństwa. Módlmy się o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo jednakowo dla narodów Ukrainy, Rosji, Polski, o światło Ducha Świętego dla polityków, za prowadzenie pokoju w naszych krajach i między nami. Pokój i dobro zwycięży. Proszę Państwa, taki jest zamysł. Robimy szeroki ruch. Chcemy to zwiększyć kongresem i rzeczywiście doprowadzić do przemiany. Dziękujemy Panie Prezydencie. A na koniec jeszcze powiem trzy słowa. Byłem autorem takiej doktryny, którą nazwałem Trojka. To znaczy trzy wielkie organizmy, USA, Unia i Rosja, powinny współdziałać dla stabilizacji, że tak powiem, no, Europy i świata. Niestety nie zrozumiano tego, prawda? A na początku, jak pamiętacie, kiedy później Jelcyn przejawiał taką, nazwijmy, chęć współpracy i wczesny Putin też, nawet mówiono o przystąpieniu do NATO, niestety Zachód zaczął rozbierać Rosję, budować księstwa, gubernie własne, no i się skończyło tym, co jest, czego teraz jesteśmy świadkami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za udział.